Dzisiaj opowiem o zwyczajach zapustnych. Kiedyś ci to było tak, że w karnawale wszyscy się spotykali, kobiety brały swoje kołecka i szli gdzieś do większej sali, żeby się spotkać tam i prząść. Nieśli swoje tobołki z wełną albo z lnem, a kołecka to przeważnie stali tam caluśki karnawał. One przychodziły, rozkładały i przędły, a z te kołka furcały, a w międzyczasie to i coś zaśpiewały. A przed zapustami to salę trzeba było posprzątać. I przychodzili i chłopcy, i dziewczyny, takie młodce, które jeszcze nie przędli, i wyganiali tych z kołkami, żeby one poszły już do domu, zabrały kołka, bo nie będzie gdzie tańcować. A zapusty tańcowali, to nie tylko tylu jeden dzień, tak jak teraz. Tam jeden dzień, że to zapusty. Caluśki tydzień schodzili się i tańcowali. Było wesoło. A dziewczyny robiły kółeczko i skakały tak wysoko. Każda chciała jak najwyżej tańcować i podskoczyć, bo ta, która wyżej skoczy, to i len lepszy urośnie. Takie to były kiedyś ci zwyczaje o tym lnie. A len był potrzebny, bo potem tkali z tych nici, tkali materiał na kosule, to płótno, na kosule, na prześcieradła, a i na codzienne odzienia. Tak się kiedyś ci odziewali w te różne, a z wełny, no to wieta, i się robiło, i sweterki, i takie serdacki, tak jak ten tutaj o mam zrobiony samodzielnie, a skarpety. Bo taka zima jak latoś, no to skarpety potrzebne każdemu. A jak w domu było 7 dzieciów, to i tych skarpetów. No i trzeba było na zimę i buty obsztalować. A kogo nie stać było na obsztalowanie trzewików, to musiał w wojłokach chodzić. A wojłoki, nie wiem czy jeszcze pamiętacie, jak te wojłoki wyglądały. Takie ubita wełna specjalnie na takie no, buty długie, a na wierzch zakładali kalosę, żeby te wojłoki się nie przetarli. I tak po tych zaspach można było ganiać w tych wojłokach i nie czuć było tej zimy. To wieta teraz po co ta wełna i owiecki w każdej. W każdym gospodarstwie, w każdym obejściu były owiecki i gęsi chowano, bo to przecież pierzyny trzeba było dziewczynom porobić. Każda, która za mąż wychodziła, dostawała pierzyny, poduski, taka cała wyprawa. No i te dziewczyny, wiecie, wszystkie się schodziły, żeby ten len zrobić, a pióra trzeba było podrzeć. O, jeszcze Romcia to wsio pamięta, bo to za naszych czasów było. A się odziewali w kożuchy, jak takie mrozy, tak jak dzisiaj. A na wierzch nosili wełniane chusteczki. Już teraz takich wielkich chusteczków to i zobaczyć nie można. I tak to kiedyś ci ludzie żyli. Roboty to było, oj, dużo roboty było, no. Ja ci powiadała, ja nie lo, nie chodź na zabawę złą dzielą, bo tam na zabawę. Thank you.
była to szpula.